Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj, dzisiaj będzie kilka krótkich artykułów. Na początek Anku Anen, mianowicie dostałem od Kuby, który, który chciał coś dołożyć, do że tak powiem do fandomu i do mojego kanału coś tam od siebie wysłał mi artykuł o kilku kilku postaciach z Legionu Tysiąca Synów. Tak więc Anku Anen a był Astartes Legionu Tysiąca Synów podczas ostatnich etapów Wielkiej Krucjaty. Podczas um, Chociaż jego ranga jest nieznana, był uprawniony jako strażnik wielkiej e, Biblioteki Prospero i jako taki wydawał się zajmować pewne stanowisko starszeństwa i odpowiedzialności nie tylko w swoim legionie, ale w samym społeczeństwie Prospero. Ankuanen spotkał swój los podczas bitwy o Prospero, próbując ochronić teksty i zapisy tysiąca synów z ognistego zniszczenia. Niewiele wiadomo o Ankhuanenie przed ostatnimi Dniami Wielkiej Krucjaty. Po raz pierwszy pojawia się w aktualnych zapisach jako członek sił tysiąca synów obecnych na Agoru podczas akcji przeprowadzanej tam przez 28. Ekspedycję. Podczas tego procesu wydawał się działać w pozycji nadzorczej w stosunku do wybranej koterii upamiętniaczy przypisanych do floty ekspedycyjnej i został uznany za przyjaciela przez upamiętniaczkę Kamille Siwani. Anen był jednym z nielicznych tysięcznych synów, którzy który powitał upamiętniaczy i wybrał się w podróż po Agoru z mistrzynią Shivani i wspierał jej wysiłki archeologiczne, najbardziej ze wszystkich upamiętniaczy. Jednym z upamiętniaczy, którym nie interesował się zbytnio, był Lemuel Gaumon, Gomon czy, czy Gaumon, którego to zależy jak czytać czy z francuska czy nie, którego książki zdecydował się nie czytać, a właściwie spotkał się z nim po raz pierwszy, kiedy kazał dostarczyć go Azekowi Arimanowi. By uczył się sztuk psychicznych. Yy, znaczy psionicznych chyba. A Anen wyruszył ze swoim legionem na wojnę w gromadzie Arch Reach. W następstwie kampanii poprowadził zespoły tysiąca synów, przydzielone do katalogowania i rejestrowania wszystkich informacji posiadanych przez podbitych mieszkańców, ponownie pracując w ścisłej współpracy z Kamil yy, Shivani, której moce psychometryczne były przydatne w tym zakresie. Następnie wrócił na Prospero po wyroku rady z Nikei. Pomimo rozkazu imperatora, aby siły bibliotekarzy zostały rozwiązane, a studia przestały być e, obowiązujące, Annen kontynuował prawie jak kanon działalność jako kurator naukowych repozytoriów Prospero i wkrótce zaangażował się w szkolenie Lemuela Geomona. Bardziej bezpośrednio, jak również kontynuowanie pracy z siwani, zatrudniając ją do określenia pochodzenia różnych nieczytelnych tekstów należących do tysiąca synów, datujących jeszcze się na czasy ery walk. Mimo pozornie szczerego uznania dla umiejętności Shivani i jej towarzystwa, Anku Anen nie traktował jej przyjaciół e, Gaumona i Kalisty Eris wielkim, e, z wielkim szacunkiem. Gaumona wyśmiewał od początku i ostatecznie wyraził pogardę w stosunku do niego i jego mocy, mimo że Gaumon był uczniem głównego bibliotekarza Arimana i w przeciwieństwie do Arimana, nie miał absolutnie żadnych trudności z doładowaniem w cudzysłowie zdolności prekognitywnych upamiętniaczki Kalisty Eris. Aby poznać los tysiąca synów, mimo że proces ten mógł ją zabić. I w rzeczywistości tak się właśnie stało. Anen zdawał się widzieć większość śmiertelników albo pod jego zwierzchnictwem, albo w najlepszym razie jako przydatne narzędzia. Anen spotkał swój własny koniec podczas bitwy o Prospero. Wybrany przez Arimana, aby upewnić się, że jak najwięcej tekstów tysiąca synów ucieknie przed, e, uniknie właściwie zniszczenia, nadzorował ewakuację piramidy Korwide. Na wysokości walk nagle otrzymał wizję progognitywną i odkrył tajemnicę, która nękała go od dzieciństwa. Uświadomił sobie, że znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie yy, i próbował uciec, tyle że było już na to za późno. Thunderhawk Adeptus Custodes rozbił się w piramidzie, której gruzy śmiertelnie go raniły i uwięziły w, w tamtym miejscu. Gdy Anen leżał umierający, zauważył, że jest obserwowany przez... Połączony zespół członków Castołdes, sióstr ciszy i kosmicznych wilków razem wziętych, będąc przesłuchiwanym przez Otera Wyrdmeika, cierpiał ostatnią zniewagę z powodu zmuszania go do oglądania, jak palą jego książki. Wyrdmej e, Weird, czy żądał lokalizacji swojego wroga Azeka Arimana, wierząc, że umierający strażnik mu ją wyjawi. Jednak kaprys losu otworzył się przed Anenem po raz ostatni gdy wpatrywał się śmierci w twarz i chętnie powiedział Irmaikowi, gdzie można znaleźć Arimana, samemu, samemu wiedząc, że w co najmniej jednej prawdopodobnej przyszłości Ariman zwycięży. Jak wyglądał ee, i co, co mógł e, Anku Anen, Um, i opisywano go jako mającego długie, splecione włosy, które miały kasztanowy kolor, z głęboko pomarszczoną twarzą. Jego hełm był prostu, e, po prostu nazywany złotym, a jego zbroja w takim stanie, mm, że symbol Korwide, namalowany na ramienniku, był trudny do rozpoznania. Pilotował on osobistego Landspidera o konstrukcji charakterystycznej dla sił Prospero w kształcie dysku i sterowanego w pozycji stojącej. I to tyle, jeśli chodzi o Hanku Anena i artykuł przygotowany przez Jakuba tak. więc tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj za chwilę nagrywam coś kolejnego. Tak więc do usłyszenia. Trzymajcie się cześć, czytał wojtek.